Zapraszam do obejrzenia podsumowania 11 odcinka 10 edycji Rolnik szuka żony. Było dzisiaj kilka zaskakujących ciekawostek. Wczorajszy odcinek zakomunikował nam pewną nowość, o której widzowie jeszcze nie wiedzieli. Mianowicie Ewka wyznała, iż nie czuje się dobrze w towarzystwie rodziców Waldka. Żyje w przekonaniu, iż rodziciele Waldemara nie darzą jej sympatią, z czym również zgadza się Waldek. Ewa nie chce przenosić się do niego, wiedząc, że pod jednym dachem będzie żyć z ludźmi, którzy nie cieszyli się z wyboru syna. Waldemar obiecał załatwić sprawę. To smutne, ponieważ rodzice Ewki przyjęli Waldemara niezwykle ciepło, co widzieliśmy w poprzednim odcinku. Waldemar też wystąpił w nachalnej reklamie stacji benzynowej. Przyznaję, że jestem zaskoczony tym, jak Anna szybko wpadła w sidła Kuby. Nawet wypowiedziała się, że drzemie w niej coś więcej niż zauroczenie. Kobieta oszalała i nigdy bym nie przypuścił takiego rozwoju sprawy. Swoją drogą, ależ musi być wkurzony Mikołaj, gdy ogląda te wszystkie sceny. Laska, do której zarywał, spoufala się z innym. U Nikoli i Darka bez zmian. W życiu nie widziałem jeszcze faceta w programie randkowym, który działałby na takiej wyjebce. Jego nic tam nie interesuje. Nikola jest mu obojętna. Spotkania tej pary wyglądają tak, że albo panuje cisza, albo Nikola coś mówi. Chłop sobie siedzi i nawet nie chce wyratować sytuacji, aby nie było głupio, po prostu nic się nie odzywa. Zapamiętałem z tego odcinka odpowiedź Darka na pytanie Nikoli, co byś zrobił, jakbym wpadła do wody i utonęła. Dariusz odparł niewzruszony, nie ty pierwsza, nie ty ostatnia. Chryste, jej rodzina i przyjaciółki oglądają teraz to w telewizji i pewnie myślą, co za żenujący facet. Ile jeszcze Nikola będzie latać za olewackim typem? Rafał wpadł na tym, że nie pamięta swoich własnych słów. Sara przypomniała mu o tym, jakie deklaracje składał na swojej wideowizytówce, jednak Rafał odparł, iż nic podobnego. No tak. Sara dopytuje się, czy faktycznie zamierza dotrzymać obietnicy o poświęcaniu czasu na związek, a Rafałek twierdzi, że to jakaś pomyłka. O matko jedyna. Następny odcinek zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem minie trochę czasu bez obecności kamer i dowiemy się, jak potoczyły się dalsze losy naszych par. Nawiasem jest to moment, w którym rolnicy pozostający nadal singlami znajdują się w uprzywilejowanej pozycji. Mogli przecież wrócić do listów, które początkowo odrzucili, oraz po emisji programu odezwą się do nich zupełnie nowi kandydaci, by już bez programu telewizyjnego ich poznać. Także bardzo jestem ciekaw, jak skończyły się te historie. Chcecie znać moje typy? Sara i Rafał są razem, Waldek spotyka się z Ewką, Anna jest z Kubą, a tamta druga rolniczka będzie ściemniać, że z kimś ciekawym się spotyka. A! No i Dariusz z pewnością olał Nikolę i jest sam. A jakie są wasze typy? Podzielcie się w komentarzach i zasubskrybujcie kanał po więcej.